praktycznie na samym szczycie góry stoi taka mała drewniana chatka. O dziwo, jest wyposażona i wygląda naprawdę bardzo urokliwie. Ale nie typowy otwieracz. Gotówka. Ale grill masywny. To jakiś mały chlewik i balkonik. Widok na piękny teren, tylko radziłbym, żeby tutaj nie stąpać. Dojdziemy teraz do tego domu. Tu jest zdjęcie właściciela. Należał do klubu strzeleckiego. Zaraz sprawdzimy górę. Tutaj mała sypialnia. Kolejna sypialnia. Wchodzimy teraz do salonu. O kurde. Ładna witrynka, w której nadal można zobaczyć całkiem fajne naczynia. Trofeum. Szkoda ptaszka. Ciekawe, czy go upolował, czy znalazł gdzieś takiego po prostu potrąconego. Ale ma pazurska. A tutaj wiewiórka. Szczerze, wolę jak biegają po drzewach, niż w takiej postaci. Ale tej natury człowieka się nie zmieni. Tutaj sowa, z czego zrobiona? Z czyjejś skóry, ale czyjej? Ciężko powiedzieć. Kilka trunków. A nawet kilkanaście.
ciekawe, jakie daty są na produktach. Tu mamy kaszę. Nie widzę nigdzie daty. Może na herbacie będzie. 2003 rok. Wow. Jeden lat temu mężczyzna uzupełniał sobie tutaj prowiant. Najprawdopodobniej nie ma go już z nami, dlatego nikt się nie opiekuje tym miejscem. To będzie pewnie późniejsza data. 2003. No to mamy potwierdzenie. Od 2003 właściciela już nie ma tutaj. Szkoda, no marnuje się taka piękna chatka. Ciekawe, co jest u góry. Pewnie też sypialnie, tak. Tu już jest większa sypialnia. Tu mamy czyjś portret. Być może właścicielka. W drewnie, ale powiem wam, że mimo wilgoci i tak wygląda całkiem dobrze tutaj. I kolejna sypialnia. A tu chyba już koniec. Nie, jeszcze jedna. Sporo tych sypialni, jak na taki mały domek. Ale powiem wam, że można tu odpoczywać psychicznie. Wokół rzeczka, las i nic poza tym. Najbliższy domek jest oddalony około 10 km, także naprawdę sporo. Tutaj niezłego złapał. Kurde, jakie poroże. Nie jestem za zabijaniem zwierząt. Ale tego hobby nie da się już zahamować. Tu mamy jeszcze garaż. Że też dużo rzeczy zostało. Pewnie najcenniejsze już poginęły, ale mimo wszystko nadal jest tutaj dużo rzeczy. Standardowo przyda się. I dzięki temu zagracamy sobie wszystkie pomieszczenia. Thank you.
niezwykle urokliwa chatka. Niszczę je już od wielu lat. Od ponad 20 lat. To jest naprawdę szmat czasu. Widzę tutaj jakiś garaż. Ciekawe, czy ma jakieś maszyny rolnicze. Nic nie widzę. Zobaczcie. Co jest dziwne, że u góry jest panel słoneczny. 20 lat temu były już panele? Coś mi się nie wydaje. Zbiornik na wodę. No, to tu są schodki. Teraz widzę. Mamy jeszcze schodki na dół. Tylko ciekawe, co tutaj jest. Piwnica? O kurde, jakie akumulatory. Konkret. Spiżarnia. Wina. Ogóreczki. Ciekawe, jaka data napoju. Nie ma. Fanta. Elementy miedziane, mosiężne. Już zmieniły właściciela. Ale to i tak była kwestia czasu. Tu jeszcze coś jest. Ale widoki. Na dole płynie rzeczka. Czyżby tutaj sobie mieszkała zwierzyna? Najprawdopodobniej tak. Ale wraz ze śmiercią właściciela najprawdopodobniej ktoś zabrał zwierzęta. Dobra. Domek był bardzo piękny i na pewno warto było tutaj przyjechać. O kurde, jaki piec. Ale najwyższa pora się pożegnać już. Ja lecę dalej. Przede mną jeszcze wiele kilometrów i wiele miejsc do odwiedzenia. Więc żegnam się już z wami i do zobaczenia na kolejnych wyprawach. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i zostawić łapkę w górę. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.